Witamy serdecznie z ulicy Długiej w Sandomierzu. Jest ze mną pan Andrzej Swajda, radny sejmiku województwa świętokrzyskiego, pan dr Marek Kost, dyrektor naszego sandomierskiego szpitala. Jest z nami wicestarosta powiatu sandomierskiego Paweł Niedźwiedź. Jesteśmy tu po to, aby przedstawić państwu bardzo dobrą informację dla mieszkańców powiatu sandomierskiego, dla Sandomierza. Największe dofinansowanie w historii powiatu sandomierskiego, 28,5 miliona dziś zostało przyznane w ramach 7 naboru wniosków Fundusz Inwestycji Strategicznych. Drogi dojazdowe do stref przemysłowych. Uwolnimy w Sandomierzu tereny pod nowe miejsca pracy, pod nowe inwestycje. Za te środki przebudujemy ulicę Długą, otwierając tym samym obszary do inwestycji na powierzchni 38 hektarów. Za te środki również stworzymy nowe ciągi komunikacyjne na działkach, które sprzedaliśmy, pod nowe zabudowania dla domów jednorodzinnych oraz parkingi przy naszym szpitalu będą nowe, przebudowane. Niezwykle radosny dzień dla nas wszystkich, dla mieszkańców powiatu. Cieszymy się niezmiernie. Pan dyrektor Marek Kos również się cieszy, bo te parkingi, które mamy przy szpitalu są, które wymagają remontu, więc panie dyrektorze, wreszcie nasz radosny dzień. Pięć razy wnioski składaliśmy, dzisiaj udało się. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, no wielkim problemem szpitala jest właśnie brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych. Stąd też no, nasza wielka radość, że wreszcie to się zmieni, że i pacjenci, i odwiedzający, i pracownicy będą mieli gdzie zaparkować swoje samochody celem odwiedzenia rodziny czy przyjścia do pracy. To duży problem. Liczę, że w ciągu najbliższego okresu czasu, no kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy będzie rozwiązany. No i tym większa radość, że jak to się mówi nieraz za trzecim razem, tutaj za piątym razem, ale wreszcie się udało. No bo to jest już piąty wniosek na parkingi przy szpitalu, który został złożony. I wreszcie skutecznie, szczęśliwie, bardzo za to dziękujemy panu staroście i powiatowi, że ten wniosek został złożony. Panie starosto. Szanowni Państwo, 28,5 miliona złotych. To ogromna szansa dla naszego miasta, to największe dofinansowanie w historii naszego rejonu. To znakomita informacja dla mieszkańców ulicy Długiej, to znakomita informacja dla mieszkańców dróg wewnętrznych zlokalizowanych przy ulicy Milberta, ale to nowe otwarcie dla Sandomierza. Ta inwestycja to jest powstanie nowych płuc inwestycyjnych na terenie Sandomierza. To ogromna szansa na to, żeby powstały miejsca pracy, nowe miejsca pracy, dzięki którym młodzi ludzie tutaj z Sandomierzem zwiążą swoją przyszłość. Dziękujemy bardzo. Jest z nami pan sekretarz powiatu Andrzej Swajda, który złożył ten wniosek. Jest osobą, która nigdy się nie chwali, jest za nami, ale to on jest sprawcą tego, że tyle rzeczy nam się udaje. Andrzeju, dziękujemy, że ten wniosek był tak skutecznie złożony. Szanowni Państwo, z tego miejsca dziękujemy dobrym osobom w Warszawie, bo to właśnie w Warszawie nasze prośby zostały wysłuchane. Nie pomagali nam politycy ze Świętokrzyskiego. Dziękujemy wszystkim dobrym osobom w stolicy naszego kraju za to, że nas wsparli i dzisiaj możemy cieszyć się z tak wielkiego dofinansowania. Cała wartość inwestycji to jest 29 milionów złotych. Będziemy ją realizowali wspólnie z miastem Sandomierz. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.